Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk. Dzisiaj to już ostatni poradnik z serii, którą przygotowuję wspólnie z firmą Western Digital, czyli właścicielem takich marek jak WD i SanDisk. Dzisiaj mam dla Was taki bardzo prosty i praktyczny poradnik o tym, jak wykorzystywać serwer NAS, taki na przykład jak stoi tam za mną, czyli WD PR 4100, ale jeśli macie na przykład niższą serię, też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć tej mojej metody. W ogóle o czym będę dzisiaj mówił? Przede wszystkim o tym, jak wykorzystywać serwery NAS przy edycji zdjęć. Pytaliście mnie o to, okej, jeśli mamy serwer NAS, możemy wysyłać zdjęcia klientom, możemy mieć do nich dostęp z całego świata, tam gdzie tylko mamy internet, ale co jeszcze? Między innymi, dlatego widzicie tutaj na moim komputerze stacjonarnym Capture One, ponieważ jest to program, który bardzo łatwo i przyjemnie pozwoli Wam pracować w sieci, przede wszystkim lokalnej. Jak to zrobimy? W porównaniu do Lightrooma, który pracuje w oparciu albo o dyski lokalne, albo ewentualnie o chmurę Creative Cloud, tutaj możemy postawić katalog samego programu na dysku sieciowym. Co nam to daje? Przede wszystkim możliwość taką, że zaczynamy edycję na przykład na komputerze stacjonarnym, kończymy na laptopie, czy też na odwrót. Przyznajcie się, ile razy mieliście taką sytuację, że po nocy siedzieliście przy komputerze stacjonarnym, już nie mieliście absolutnie siły na to, żeby siedzieć na tym średnio wygodnym, szczególnie po kilku godzinach fotelu, a mieliście ochotę położyć się do łóżka, czy usiąść wygodnie na sofie i tam dokończyć edycję. Ja na przykład dość często tak robię, kiedy wybiorę zdjęcia właśnie na komputerze stacjonarnym, jednak ten dysk jest wpięty kablem do tego serwera, więc ten transfer danych, szczególnie przy wyborze zdjęć, gdzie te zdjęcia muszą się wczytać, będzie szybszy. Natomiast w momencie, kiedy już mam wybrane zdjęcia i z tych powiedzmy 3000 mam wyselekcjonowane 100 czy 50, już bardzo łatwo mogę je wyedytować na samym laptopie. Później, kiedy zrobię podstawową edycję na laptopie, pewnie dobrze byłoby zrobić na dobrym monitorze jakąś tam takie ostatnie szlify, więc wracam do stacjonarnego komputera i tam kończę edycję tych zdjęć. Jak to zrobić? Włączam nagrywanie ekranu, siadam do tego komputera i pokażę krok po kroku. Jak widzicie, mam tutaj włączony ekran Capture One. Tu już jest katalog, akurat on jest zapisany na dysku lokalnym. Natomiast, żeby utworzyć również katalog na dysku sieciowym, klikam na File, New Catalog. Tutaj utworzymy katalog Capture One NAS. Następnie wybieramy, gdzie on ma się znaleźć. Łączę się z moim dyskiem sieciowym, akurat public. Ja tutaj stworzyłem już folder, do którego wrzucę katalog Capture One. Klikamy OK, on otworzy się w nowym oknie i od razu zaimportuję tutaj paczkę zdjęć, tak żebyście widzieli, o co chodzi. Akurat dobrze, żeby te zdjęcia były na dysku sieciowym, tak żeby mieć do nich dostęp z obydwu komputerów. Amelia Dubai, open. Jeszcze wpiszę tutaj opis tej sesji jako Dubaj. OK, importuję te zdjęcia. OK, zdjęcia zostały zaimportowane. Idziemy do salonu, włączymy tam ten katalog i zobaczycie, jak proste jest użycie, a to wszystko ze sprawą tego urządzenia, które jest za mną. OK, jak widzicie, tu musi być wygodniej, skoro kot tutaj tak śpi. Mam otwartego laptopa, włączam Capture One. Jeszcze jedna ważna uwaga, żeby pracować na tym samym katalogu, musimy wyłączyć na tym drugim komputerze Capture One. Jakby ten sam katalog nie może być otwarty jednocześnie na obydwu komputerach, więc ja, odchodząc od tamtego komputera, wyłączyłem Capture One. Teraz klikam na File, Open. Szukam tego katalogu Capture One właśnie na dysku sieciowym. OK, Public, Capture One, NAS. Otwieram go, czekam chwilkę na jego wczytanie i zaraz zobaczymy, że te zdjęcia, które zaimportowałem na tamtym komputerze, widzimy, że są i na tym. Teraz mogę tutaj zrobić jakąś edycję tych zdjęć, zamknąć Capture One, wrócić do tamtego komputera i wykończyć te zdjęcia. Wszystkie te zmiany zapisywane są właśnie w katalogu, dzięki czemu ta praca na obydwu komputerach może być naprawdę efektywna. I serdecznie Wam to polecam, ja z tego bardzo często korzystam. Szczególnie, że czasem mam takie projekty, że nie muszę tego zrobić wszystkiego przy tym stacjonarnym komputerze, na tym dobrym, skalibrowanym monitorze. Pewne rzeczy jestem w stanie zrobić na laptopie, a robię to wygodnie siedząc tutaj na sofie, oglądając coś w telewizji. Robię to przy okazji i jakby wtedy się aż tak bardzo nie męczę.
Później, kiedy zrobię tutaj już jakąś część roboty, wracam do tamtego komputera i na przykład kończę pracę w Photoshopie, albo zapisuję to tutaj i wykańczam ten retusz tutaj. Wszystko zależy od specyfiki danego projektu, ale tak czy inaczej warto znać możliwości, które daje nam Capture One, a czego nie daje nam do końca Lightroom, bo Lightroom, tak jak wspomniałem, on umożliwia na pracę w chmurze, ale nie umożliwia pracy na naszym serwerze NAS, który mamy na przykład w domu. U mnie to jest jeszcze o tyle wygodne, że kiedy zdjęcia mam na serwerze NAS, wtedy one są jeszcze dobrze zabezpieczone, bo wszystkie te zdjęcia idą jeszcze na drugi serwer NAS, który jest poza domem. Na pierwszym jest jeszcze RAID 5, więc no to zabezpieczenie jest naprawdę, naprawdę dobre. Tutaj to, co ważne, jeśli pracujemy na laptopie, on jest w tym momencie wpięty przez sieć Wi-Fi, więc nie rekomenduję tutaj pracy przy wyborze zdjęć, ponieważ jakby to wszystko, jakby te wszystkie gigabajty danych musiałyby przelecieć przez Wi-Fi, a wiadomo, Wi-Fi nie jest aż tak szybkim połączeniem jak połączenie kablem, tak jak ma to miejsce w przypadku komputera stacjonarnego, więc naprawdę polecam Wam wykorzystać to. Jeśli nie przekonaliście się do Capture One'a, 30-dniowa wersja jest za darmo, a jeśli nie przekonaliście się jeszcze do serwerów NAS, to właściwie trzeba się przekonać. Możemy wysyłać zdjęcia klientom, mamy dostęp do nich z całego świata, a dodatkowo możemy pracować tak wygodnie na dwóch komputerach w obrębie naszej sieci domowej. Tyle ode mnie, pracujcie tak. U mnie się to bardzo dobrze sprawdza. Dziękuję Wam za tę całą serię, w której byliście ze mną. Pewnie zobaczymy się przy kolejnych projektach, więc dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.